po przejechaniu prawie 100 km docieram do opuszczonego banku ING. Zaraz spróbujemy wejść do środka i zobaczyć, jak wygląda w tej chwili. Tutaj widzimy, że wejścia nie ma. Zakaz parkowania. Jest wejście. Bardzo mnie to cieszy. Wejdziemy na murę. Teraz na ten mały daszek. Okno jest otwarte. O kurde. Jesteśmy w środku. Ale demolka. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie tu trochę lepiej wyglądało. Ale wszystko jest już rozkradzione i zdewastowane. W dość sporym mieście. Bank ING zakończył swoją działalność. Zobaczyłem w internecie zdjęcia stąd i postanowiłem, że odwiedzę to miejsce. Zobaczcie. Logo ING. Z tego, co mi wiadomo, wcześniej był tutaj Bank Śląski. Został przejęty przez holenderską filię, czyli ING. Z końcem roku 2020 został zamknięty. Dokładnie 28 grudnia. Nie zostało tutaj zbyt wiele. Ale widać faktycznie, że był tutaj kiedyś bank. Wejdziemy teraz na górę i zobaczymy, czy coś tam zostało. Bo tutaj widzimy totalną demolkę. Ale chciałem wam coś pokazać bardzo fajnego, co pozostało i chyba zostało nietknięte. A mianowicie chodzi o sejfy. Tutaj jest wejście do skarbca. Grube metalowe drzwi. Tutaj kolejne. Zobaczcie, jakie gigantyczne drzwi. Zobaczymy resztę. Oby mnie tutaj nikt nie zamknął. O kurde, co tu się działo? Czyżby tutaj również były kasetki z pieniędzmi? Być może. Nie wiem, co się tutaj działo, ale jest totalna rozpierducha. Najprawdopodobniej wyrywali kable i musiało się coś zająć. Z tego względu bardzo tutaj śmierdzi spalenizną. O, jest nawet tutaj znak po tym, że kiedyś tutaj był Bank Śląski. Zobaczymy.
może będą tutaj jeszcze jakieś inne zejścia w podziemia. Wszystkie biura zdemolowane. W toalecie również wybuchł pożar. Zejście na dół. O kurczaczek. Może tutaj będą te główne sejfy? Zaraz wszystko sprawdzimy. Z tego co mi wiadomo, niektóre sejfy są jeszcze zamknięte. Zaraz sprawdzimy, czy to prawda. Czy w ogóle znajdziemy je tutaj. Tu jest jakieś przejście. Niestety po szafkach. O kurde, to prawda. Zobaczcie. Ten sejf nie został otwarty. Tak przynajmniej. Nie został otwarty. Tutaj już trzeba konkretnej osoby, która to otworzy. Tutaj się wprowadzało cyfrowy kod. A tutaj co? Tutaj też coś jest. Najprawdopodobniej spadały tym kanałem pieniądze, które były lokowane tutaj. Tutaj kolejny sejf. Tym razem jakiś mniejszy. O kurde. Tutaj jeden został otwarty. I nie ma kasetki. Tutaj jest klucz, ale trzeba jeszcze znać szyfr. Ale jazda. Jakiej firmy? Wertheim. Idziemy zobaczyć dalej. Kurde, ale tu jest pomieszczenie. Tutaj mamy kolejny sejf. Ktoś próbował wyjąć. Niestety zamknięty. Tu też. Także zostaje jeszcze wielka niewiadoma, czy w tych sejfach znajduje się coś w środku, czy nie. Tutaj jakieś biuro. Winda. Dźwig mały. Jakieś przejście. O kurde. A co tutaj się znajdowało? Kolejne przejście. Mamy tutaj do czynienia z jakimiś skrytkami, do których można było wejść i coś zostawić, ale ciekawe co. Powiem wam, że bank jest dość spory. I wejście z drugiej strony. Tutaj co? Ślepa uliczka. Dobra, idziemy zobaczyć jeszcze do góry. I wyszliśmy z innej strony. Dobra, spróbujemy dostać się na górę. Bank ma jeszcze jedno piętro. Gdzie jest wejście? Nigdzie nie widzę. O, tu są schody.
Wszędzie to samo. Wszędzie zdewastowane. Kolejne pomieszczenia banku totalnie zniszczone. Tu już jest chyba ostatnie piętro. Wejście na dach. Będę mógł wam pokazać panoramę miasta. Wow, ale widok. Mógłbym wejść wyżej i pokazać wam więcej, ale będę bardzo widoczny. Myślę, że to wystarczy. To chyba też należało do terenu banku, bo widać, że wszystko zarośnięte. Być może to parking. Zejdziemy jeszcze kawałek niżej. Tylko muszę uważać, żeby się nie pośliznąć. Holenderski potentat niestety zamknął swoją jedną z trzech filii w tym mieście. Z tego co mi wiadomo, większość ludzi zaczęło korzystać z internetu. Jest o wiele łatwiej niż chodzenie, czekanie w kolejkach. Wszystko można załatwić w sieci, w najprostszym telefonie. Dlatego filie po prostu są zamykane. Nie mam za bardzo co wam pokazywać. Spróbujemy zejść na skróty. Pewnie, że tak. Tutaj wszystko rozwalone. Dobra. Nie będziemy się skupiać na tych pustych pomieszczeniach. Idziemy dalej. ING. Naprawdę spory bank, mający wielu klientów. Jednak musiał zamknąć akurat ten budynek. Dobra, ja się powoli będę kierował do wyjścia. Ostatnie spojrzenie na logo ING i lecimy dalej. Tutaj można było podejść do kasy i załatwić całą papierologię. Zobaczcie, dość sporo tych kas. Tutaj pewnie się oczekiwało na dokumentację. Bank jest dość spory. Dobra, myślę, że nagrałem zadowalającą ilość materiału. Teraz będziemy wychodzić powoli. Spory budynek. Aż dziwne, że upadają takie kolosy. Tutaj jest wjazd na parking, jednak drzwi są zamknięte. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda z zewnątrz. Wynajmę budynek. O, widzicie, nawet nie wiedziałem, że budynek jest do wynajęcia.
Tutaj widzimy kamerę. Jestem przekonany, że już nie działa od dawna. A tutaj wejście główne. W tym miejscu zakończymy eksplorację. Tak wygląda opuszczony bank. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia.